Suunto Race jest zegarkiem sportowym wprowadzającym kolejne nowości i ulepszenia w urządzeniach Suunto. Dostępny jest on w wariancie podstawowym, wykonanym ze stali nierdzewnej i ważącym 83 gramy oraz w wariancie titanium, gdzie ramka wykonana jest z tytanu, a waga wynosi 69 gramów. Nowość stanowi ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala ze wsparciem obsługi dotykowej. Technologia AMOLED zapewnia wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie kolorów oraz gwarantuje dobrą czytelność informacji nawet w pełnym słońcu dzięki wysokiej jasności. Cyfrowa koronka umieszczona z boku zegarka pozwala teraz na jeszcze wygodniejsze poruszanie się po menu. Ale to nie wszystko. Odświeżeniu uległ także interfejs oraz pojawiły się nowe widżety, aby dopasować je lepiej do zupełnie nowego ekranu urządzenia. Zegarek zyskał także możliwość pomiaru HRV, czyli zmienności rytmu pracy serca. Dzięki temu możemy otrzymywać spersonalizowane informacje dotyczące obciążenia treningiem, naszych postępów czy też regeneracji. Ponadto asystent Suunto Coach AI będzie nadzorować nasze treningi i udzielać dopasowanych do nas rad treningowych. Suunto Race po wgraniu pliku trasy może nas po niej poprowadzić nawet bez dostępu do internetu, a za sprawą 12 GB wbudowanej pamięci możemy wgrać na niego mapy do przeglądania w trybie offline. Posiada on też ponad 95 trybów sportowych do szczegółowego śledzenia treningów. Wyświetlane dane możemy dostosować do siebie w aplikacji mobilnej dzięki personalizowanym ekranom sportowym. Mogą być one dodatkowo uzupełniane przez aplikacje sportowe z Suunto Plus, wśród których znajdziemy niedawno wydane nowości, jak na przykład Race Nutrition do planowania zapotrzebowania na energię, Race Companion do notatek kontrolnych na trasie oraz Gym Timer do śledzenia czasów odpoczynku. Zegarek może także automatycznie rozpoznawać interwały podczas pływania lub biegania w terenie. Ponadto dostępne są także funkcje znane z poprzednich zegarków Suunto, jak na przykład pomiar tętna, monitorowanie snu czy sterowanie muzyką odtwarzaną na smartfonie. Suunto Race może działać do 26 dni w trybie zegarka, do 12 dni w trybie monitoringu całodobowego oraz od 40 do nawet 120 godzin w trybie treningu, zależnie od ustawień GPS. Po więcej szczegółów dotyczących tego modelu zapraszamy na naszą stronę internetową easymut.pl.